Panie profesor, wrodzony obrzęk naczyniorówkowy to rzadka choroba. Pacjenci często długo czekają na diagnozę. Na jakie objawy trzeba zwrócić uwagę? No, nawet można powiedzieć, że choroba ultra rzadka, tak? Czyli występująca na 1 na 50 tysięcy osób. Dużo pacjentów jest niezdiagnozowanych, ponieważ pierwsze objawy choroby mogą być bardzo niespecyficzne, niecharakterystyczne. Pacjenci trafiają do lekarzy różnych specjalności. Natomiast to, co dominuje w obrazie klinicznym, to są obrzęki. Obrzęki mają charakter takich bardzo bolesnych dolegliwości. O tym trzeba pamiętać. Trwają długo. Zaczynają się od takich objawów prodromalnych, ale mogą trwać nawet do kilku dni, tak? Więc tutaj ta jakość życia pacjenta i jego, że tak powiem, poczucie choroby jest długie, wyłącza je w pewnym sensie z życia codziennego. Obrzęki są, jakby można powiedzieć, różnicują się również w ten sposób, że dotykają różnych narządów. Niektóre są mniej niebezpieczne, niektóre bardziej. Najbardziej niebezpieczne są obrzęki krtani, które mogą doprowadzić również do zgonu pacjenta, zwłaszcza jak jest obrzęk nierozpoznany wcześniej. I to jest ta szczególnie ciężko zagrożona grupa pacjentów, ale również objawy brzuszne, które niekiedy nawet prowadzą do niepotrzebnych zabiegów operacyjnych. Choć należy przyjąć, że zarówno obrzęki twarzy, czy obrzęki narządów płciowych, czasami obrzęk skóry, obrzęk również może być i niebezpieczny dla zdrowia, i na pewno czasami dla życia pacjentów naszych. Od 2021 roku mamy program lekowy leczenia profilaktycznego wrodzonego obrzęku naczyniorówkowego. Czy ten program jest, jak on zmienił życie pacjentów i czy jest on optymalny, czy można go zmienić? To znaczy, to był duży postęp, który się dokonał w ogóle w postępowaniu chorych z obrzękiem naczyniorówkowym, bo zawsze leczyliśmy tych pacjentów objawowo. Mieliśmy profilaktykę okołozabiegową. Te leki były w Polsce dostępne, natomiast ten program, postęp wynikający z tego programu wynika z faktu, że jest to lek prewencyjny, czyli zapobiegający napadom. Przeciwciało monoklonalne w tej chwili świat, jakby cała medycyna, dużo kierunków medycznych jest związanych z nowoczesnymi terapiami właśnie powiązanymi z przeciwciałami monoklonalnymi, chociaż nie tylko. No i tu akurat okazało się, że ta profilaktyka, to zapobieganie u pacjentów w Polsce z najcięższymi postaciami obrzęku naczyniorówkowego stało się, no taki bym powiedziała, dużym sukcesem. To był sukces zarówno taki terapeutyczny, medyczny, jak i też systemowy. Okazało się, że wielu z tych pacjentów nie ma praktycznie w ogóle objawów choroby, a niektórzy z nich mają tą liczbę znacznie mniejszą. W tej chwili kryteria programu są dosyć takie restrykcyjne w pewnym sensie, można powiedzieć, bo aby włączyć pacjenta do programu, pacjent musi mieć co najmniej 12 obrzęków udokumentowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed wprowadzeniem do programu lekowego, ale z drugiej strony zawsze jest to jakiś początek, tak, kiedy sprawdzamy w praktyce klinicznej, no bo dwa aspekty nas interesują najbardziej, nas jako lekarzy, mianowicie ten efekt medyczny, to jest jedna rzecz, i drugie, bezpieczeństwo pacjenta. Stąd zwykle te początkowe grupy wprowadzanych pacjentów, no, nie są takie bardzo liczne. Natomiast dokonuje się stale postęp, dokonują się zmiany w wytycznych, w tym wytycznych międzynarodowych. No my już dzisiaj wiemy, że wytyczne międzynarodowe, europejskie mówią o tym, że praktycznie każdy pacjent z obrzękiem naczyniorówkowym powinien otrzymywać profilaktykę. No tutaj mamy też pewien problem, który
też myślę, powinien, czeka właściwie na rozwiązanie, na które bardzo liczymy. To jest problem kobiet w ciąży i matek karmiących. No i chociażby bezpieczeństwa, prawda, tej kobiety, która chce zajść w ciążę, a wiemy, że na przykład ciąża powoduje no też większe natężenie tych obrzęków, większy strach przed utratą ciąży na przykład, bo to jest również pewne zagrożenie. No i tak jak mówię, ten postęp, który się dokonuje, on idzie w tym kierunku i myślę, że również w Polsce i rozmawiamy o tym i będziemy rozmawiać i jakby bardzo liczymy na to, że w tej grupie takich trudnych pacjentów również dojdzie do tego, że będziemy mogli tak no zwiększyć, zmaksymalizować czy zoptymalizować właśnie terapię tej choroby. I cieszymy się, że program lekowy jest, leczenie jest efektywne, ale należy go w tej chwili myśleć o rozszerzeniu na kolejne grupy pacjentów. Ale to jest jakby no, typowe i charakterystyczne dla w ogóle dla programów lekowych, prawda? No, że początki zawsze wyglądają inaczej, a potem należy rozmawiać o tym postępie, który się dokonuje i oczywiście rozszerzać no, czasami. Akurat nie dotyczy to szczęśliwie tego programu. Czasami trzeba zawężać, bo nie wszystkie programy lekowe mają nie we wszystkich lekach uzyskujemy taką dobrą efektywność, jak w tym programie.